Cześć, z tej strony. Można powiedzieć, że ostatnio dosyć dużo się działo. Przygotowania do końca gry mogą być trudne, bo trzeba przeklikiwać tury, dorabiać różne technologie itd., ale szaleni podziemni. Przede wszystkim to nie zauważyłem, co jest oczywiście moim błędem, że charakterystyczny kolor wokół systemu mojego to jest ich blokada. I kiedy chciałem przy pomocy opcji dyplomatycznej zamknąć granicę, czyli wyrzucić ich z mojego terenu, oni wypowiedzieli mi wojnę i no, sami się prosili o to, tak? Ale agresja podziemnych nie była tutaj najważniejszą rzeczą, dlatego że zakończenie misji Akademii z efektownym cutscenką odblokowało możliwość rekrutowania bohaterów. Przed chwilą miałem całe mnóstwo awansów do porobienia wśród moich bohaterów, bo bardzo duże zyski dla strony wygrywającej tę misję polegały między innymi na plus 4 poziomy, jeśli dobrze pamiętam, dla bohaterów, nie tylko. I auć, strona przegrywająca, czyli ci, co byli po stronie ożywieńców, nie mogą w ogóle rekrutować bohaterów. To może mieć pewne znaczenie. Ja jeszcze się nie przyglądałem, co bohaterowie są dostępni, ale żeby zdobyć jakichś gubernatorów, właśnie rozstrzygnięcie tej misji mi się przyda. No. Zacznijmy tak bardziej radośnie, czyli mamy tutaj mamy tutaj flotę do pokarania. Co to jest? To jest nic specjalnego. Bohaterka może się tym zająć. Tu nic specjalnego nie wymaga chyba. O. Dobra, nawet chcieli zrobić odwrót, ale im się nie udało. Obstawiamy tą okolicę tutaj, bardzo dobrze. To chyba oznacza, że już zbita została obrona. Czyli można by już tutaj zrzucać inwazję. To możemy nawet zastosować wersję ostrożnościową. Zostało tam coś jeszcze? Czy ja sobie znowu coś jakoś źle patrzałem? No, w każdym razie jesteśmy tutaj. Sił na mecze nie zabraknie. Blisko do swoich, żeby odrobić jakieś te straty. Nie wiem za wiele tych sił, ale to jednak zostało. I znowu to się będzie ciągnąć. Idźmy dalej. Coś tu jest jeszcze? Kogoś trzeba? Liniowiec. I teraz chyba będę musiał się przejść po systemach, zobaczę, czy czegoś nie trzeba poustawiać. Wygląda to, że są wprawdzie jakieś ulepszenia systemów dostępne, ale to z reguły są takie, które mocno doją moje surowce strategiczne. I o ile w dzień, gdzie zleciłem coś, to tyle, nie będę tego powszechnie budował, wyczerpując je, dlatego że wydaje mi się, że nie. Nie ma co tak szaleć z tym wszystkim. Imex tu mają taką dużą produkcję, że zdaje się w słabszym systemie jednym coś zleciłem w GONOS, a tutaj już raczej chyba nie. Ale jak już mówiliśmy o bohaterach, to mogą oni na wydajność systemu mieć duży wpływ, dlatego zobaczmy, jak to wygląda. Bohaterowie 17 do dyspozycji. I teraz tak, nie są na szczęście oni nowicjuszami i mają zapasowe punkty, ale jak widzę cenę zakupu, to mi się w oczach zaświeciło po prostu. Obudziło panie bohaterami, ale tacy jacyś są drodzy.
Powiedzmy, że na jednego mogłoby mnie być stać. Tylko do którego systemu jest potrzebny? Ta klasyfikacja jest oszukana, jak wiadomo. A byłby potrzebny do wielu. Oszukana dlatego, że ci, co tutaj są, jest sporo tych systemów, są zupełnie dobre systemy. Cetus. Tu możemy się tego dowiedzieć. 900 dużo. 1800 dużo. A, i tutaj są... Oni są przez bohaterów wspierani, tak? 1100. Zeins nie ma, 700. Tak. I dalej, co tu jeszcze 900? No to chyba do Nair moglibyśmy dać bohatera. I dlaczego nie... początkującego? No, nie będzie miał z czego złapać za bardzo tych punktów. Czyli muszę poszukać bohatera, który ma dużo gospodarczych umiejętności, takich głównie przemysł wzmacniających. Muszę to przejrzeć i zaraz zobaczę, który mi tutaj się najbardziej spodobał. Oglądam tą bohaterkę, tak sądzę, wyglądam bohaterkę. Zdaje się mieć tutaj jakieś te sprawy gospodarcze, najwięcej z innych. Mam nadzieję, że znowu się nie okaże, że źle wybrałem. W każdym razie 18 koła mogę wyłożyć już teraz, bez sprzedawania surowców. Musimy dać zdolności, tak? Na planety, tak? To jest na to ludzik na planety. To mogłoby być dobre. Nie oczekiwałem bardziej spektakularnych rezultatów, ale teraz tak. Ja to chciałem do IMEX dać, tak? Nie do IMEX. Zobaczmy tam. Chyba Nair. Nair. Dobra. To chyba była dobra decyzja. Zobaczymy. Żeby ona jeszcze mogła wbić trochę punktu doświadczenia. No nie będzie za bardzo miała tej okazji. Mówi się trudno, no. Widziałem ją z takim punktem, jaki miałam. No to tyle, no. Co mogłem w tej chwili wykonać, jeśli chodzi o tych bohaterów. Zobaczmy, może tam byli tacy, którzy mają więcej punktów. I czy to by, powiedzmy... 9. Klewka kosztuje dużo. Zobaczmy, czy ma dużo gospodarczych. Ta bohaterka u mnie była dowódcą floty w innych grach. I widzę, że rzeczywiście to było słuszne. On jest totalnym naukowcem, nie? Ale może... Posiada coś jeszcze. Nie widać. No ja chciałem wzmacniać przemysł głównie. Tu już nie zaglądałem do tej. Może to. Nie wygląda to jakoś tak bardzo różowo. Czyli to chyba byłoby to, z tych wszystkich, gdy przydzieliłem. Więc myślę, że można dać turę. O ja, co tu jest?
To chyba co zwykle. Zbadało. Bitwa lądowa na duel. No i bierzemy system duel, oczywiście, że tak. Miałem taki pomysł, ale zobaczmy. Duel, a bo Quadrynix. No, to dla Quadryniksu. Pomęczę się z nimi. No tak różnie to wygląda też tutaj z tym. Wiem, że moglibyśmy się spakować z tej planety i polecieć. Gdzieś albo donikąd. I też oni muszą odrabiać straty ludności. No to jeszcze coś możemy dać i to będzie oczywiście to. Tego liniowca trzeba by jakoś wykorzystać. Tutaj jest jeszcze zresztą drugi. I teraz widząc, że ta bohaterka ma jeszcze brygi na wyposażeniu, myślę, że nie ma nic innego. Nic łatwiejszego, jeśli chodzi o pomysł, jak wysłać je tutaj. Niech się nawet ciągną przez te kilka tur. Ale przynajmniej ktoś będzie je miał na wyposażeniu. Zrobić z nich pożytek. A ona przecież ma swoje punktów dużo. Wiesz, jakby się coś działo. To powinna szybko się w miejscu docelowym znaleźć. A obstawić tutaj trzeba, bo jakoś się ci podziemni prześlizgują. Chociaż teraz to nie wiem, czy oni tutaj, co oni tu mają do powiedzenia. Floty Horacjusza mają na głowie. Mówiliśmy już wcześniej, że to są trochę słabe floty. 26, bijące 13, no ale tu jest najmocniejsze i to jest trudne do ugryzienia. Jakby to się udało rozbić. Tylko tu będzie wiele bitew pod rząd. I tu straty będą nieuniknione. Ale moim celem jest budowa cudu, czy tak można określić? I robię przygotowania właśnie pod tym kątem. Bohaterka została zainstalowana w Nair. I pytanie, czy się dałoby się jednego batera kupić. 16 tysięcy. Może w następnej turze pomyślę o tym. Bo tam byli tacy różni, nie? Tylko behemot wojskowy jest tutaj. Może on być w faktycznie sił szybkiego reagowania, żeby tu wysłać. Zobaczmy. O, on jest taki wcale szybki. Dwie tury jest tutaj. Niech on tu będzie. On jakoś kładnie tą okolicę. Nic do budowania, ponieważ nie chcę wyczerpywać surowców. Zatem w tej turze możliwe, że to wszystko. Może jeszcze jedną rzecz zapomniałem, ale zaraz to zrobię.
O, tu się jakieś przerzuty odbywają. Chyba. O, widzieliśmy ładnie, jak to ruchy statków się odbyły. I teraz umowa handlowa. Horacjuszu. Okej, okay, no mogę się zgodzić, tak? Bo on to jest napisane, że będzie 400, 548 na turę. A ja dzięki moim wysiłkom robię teraz 753. Więc niech mu będzie. I teraz tak, czy ja tu nie muszę wzmocnić jakiś właśnie, coś tutaj z zadowoleniem jest nie tak. No, z Prokion. Tylko nie wiem, czy sensowna ustawa jakaś jest, czy w ogóle warto... A co to w ogóle jeszcze jest? Tak, ustawa hipisów, tak. Czyli już to robimy, tak? No ale jest... No dużo na górkę jest... Dużo na górkę jest systemów, nie? To się w ogóle nie dziwię. Tych trzeba interweniować w tam, gdzie jest coś słabiej. Quorum. Macie dużo roboty, ale nie macie też możliwości wzmocnienia, zadowolenia swojego. No dobra. Czy to jest pewien problem, tak? Prosi się gubernatora i to nawet słabego. Jakiegokolwiek, któremu się da opcje, tylko kurczę, te opcje, one są chyba w dalszym kręgu. I to jest problem, nawet jakbym wziął taniego jakiegoś. No, to, co by się przydało, jest w dalszym. Tamtej potocznie nie wziąłem tego, to był duży błąd, bo to jest... A nie, to jest na flotę. To by nic jej nie przyniosło na flotę, tak? Po przepisaniu. Zresztą tutaj, jak już mam tego potora, to zobaczę, co on tu ma. Bo nawet z tymi doświadczeniami to jest tak, że oni mają te 4 punkty. I chyba 4 zeszły, żeby w ogóle wejść na wyższy poziom, tak? Ten ma 5. Ale czy on się nadaje, tak? 37, ojej, to jest coś drogi do tego. Co ty tu masz? Wpływ? Żarcie? Zupełnie dobra pętacja pęcerza, on tu ma, o, na gorącą, tak? Takie coś. No drodzy są, tak? No cóż. Doświadczenie być może kosztuje. Co chciałem? Aha, można pomóc ewentualnie Horacjuszowi, chociaż on już chyba się nie boczy na mnie. Moje statki bliźnicze. Przesuńmy je dziś w stronę frontu. To znaczy. Może tu. Bo jakbym coś, to. O, stąd jest dojście tu. To jest już wszystko swoje. A on tu siedzi. I mógłby potrzebować pomocy, nawet jak jeżeli dużo zbija, to jednak... No, my tu się będziemy wyleki. Ale niech już ich tak będzie. Te steki po prostu nie są szybkie, no i nie mogą być nawet bez bohatera, który im doda prędkości. A połączenia tutaj między poszczególnymi konstelacjami nie są sprzyjające. Rugbat. Rugbat chyba nie da. Nie zadam wam nic ciekawego, bo tu wszystko są właśnie takie rzeczy. Antymateria, Quadrinix, Urichalcik. Ja zawsze to mylę, oczywiście. Oczywiście można by tamtej bohaterce, co miała wzmacniać system, nabić jakimiś badaniami.
niepotrzebnymi. To możemy sobie zbadać, nie? Akurat było. Ale to już widzę, że zostawię w spokoju. Ale zajrzymy do Seginusa. Zadowolony jest nie najgorszy. Można to jeszcze poprawić, ale znowu antymateria, tak? Chyba tu niedługo będzie się robiło to. No to oni są jakimiś tytanami przemysłu i nie ma specjalizacji, tak? Co mogę dać za specjalizację na korolówce? Antidawą przemysłową, nie? Dużo ludzi tu mieszka. Oni coś tu wydobywają? No chyba z tymi rzeczami nie ma problemu raczej. Generowanie zasobów, tak jak widać. My to weźmiemy jeszcze. Umiarkowana, zania 2 na ludka. No nie ma, nie jest to pamięta gorąca, no jednak wezmę to. A gazówka? Gazówka to jest w ogóle pod pył, widzę. Tu nad przemysłem nie ma się co wygłupiać. Możemy wziąć pył, bo i zarobić nie zaszkodzi. Coś takiego, nie? To jest dużo luksusowych. To są te najmocniejsze w przemyśle. 2000 Pixis, 1100, 700, 1100, 900. Coś tu zwróciło moją uwagę, bez zainstynkt jest mało. Aha, i musiałbym wydać Orichalcix do tego. To zostało na poziom systemu. Może akurat tutaj warto wydać, bo to bym wzmocnił przyzwoity system. Plus 100 na pewno się zdamu, czyli co, plus 300? Może tak. Tylko raz w całym Imperium, aha. Ile jest potrzebne do zbudowania? Ujej, 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 strasznie dużo. No to może jednak nie. To chyba można by zrobić na, nie na żarcie, tylko na... Na geoelektrownię, to jest gorąca, nie? To się jeszcze opłaca podwójnie. No to niech ta nauka niech to zostanie. Tu już to jest. Tyle co mogę dodać tutaj od siebie. Czyli teraz tak, najlepsze miało być Pixis chyba, nie? Czego tu brakuje? To materia adamantian. Adamantianu zwłaszcza dużo. Zakup na wolnym rynku. No tanio to nie jest. 32. Kosztują tyle co widać. Kurczę, gdzie ja robię antymaterię, adamantian. Co można zrobić, żeby było tam lepiej? Bushir się rozwija i niedługo doda coś jeszcze, ale to już tu jestem, to zadam im teraz też ten zapas, prawda? Zadowolenie, to wjeżdża modernizacja oczywiście. Tak, to jest to podstawowe, co można im dać, to znaczy nawet trzeba.
No właśnie, mało mam tego. Tutaj przejęte w zasadzie systemy wertują sprawę. Zadowolenie jest dobre, dlatego nie zadawałem od razu tego. O, tu już widzę, to już było coś poustawione, a ja tu jeszcze patrzę, że to chciałbym, nie? Statek jakiś. Ach. To jest zadanie jakieś tam, no to widać, nie? No to Kalgorosów troszkę. Cheng, chodźmy do Cheng. Patrzę, czy tu nie jest używane czegoś cennego, ale to może tak. Chyba nie będą mieli tu co robić. Zadowolenie jest przyzwoite. Ten materiał tu jest, tak? No to też doceniam, ale tu wszystko jest pod tym kątem zrobione. No i tyle. Są jakieś podejrzane ruchy? No, takie rzeczy można skasować ewentualnie, żeby pomóc. A to poszedł, tak? Poszedł sobie. Może trzeba by się przenieść i blokować Ceres lub Ker. Okej, tu dotarły statki, no to te brygi wszystkie. Potrzebuję 6 miejsca, tak? Czyli jeszcze 2. Fregata zajmuje 3. Jak gdyby fregata odpadła, to się jeszcze jeden nie zmieści, niestety, bo wymagają 6. Czyli tak musi być. Teraz bohaterka za LBE na 69. To jest całkiem dobrze. U mnie się nic nie dzieje podejrzanego, nie? To możemy po prostu klikać. Trochę tak będzie wyglądała ta faza gry, bo tu na pewno nie ma nic do dodania w tym wszystkim. Są jakieś rzeczy, które zużywają niepotrzebnie surowce. Trochę kasy wpadło. No, mówiłem o tym, tak? O bohaterze, bohaterce. Ale teraz wygląda to, że trzeba będzie może powykupywać surowce, żeby już pierwszy filar budować. 80 na Mantianu, czy musiałbym dość dużo kupić.
50 antymaterii. Tu już jest prędzej. W Gonos nie ma czego budować, bo ja tu nie będę wydawał surowców, ale tu nie ma specjalizacji w ogóle. To się prosi o specjalizację. Tu już i tak 900 mają, ale to się prosi o specjalizację przemysłową. A jak tutaj? No to słucha to też. Tu w sumie wszystko. Okej, jak ładnie. Może w tych nowych tak jest też porobione, to też niedobrze. Justium, zobaczmy. System na dorobku, wiadomo. Jak wam pójdzie ze specjalizacją. Szybko to robicie, to ja to po prostu zrobię. Złóż strategicznych tu nie ma, czyli to nie jest ten przypadek. To wydaje się teraz mniej opłacalne. Gorące jałowo. To już prędzej. Absolutnie nic się nie dzieje. Tutaj podąża nasza flota, która może dołączyć do oblężenia. Ale gdzie to jest przecież? Są jakieś przetasowania statków. Ale to się wszystko nie zmienia, tak jak jest. Czy to ktoś tu stoi? Jakaś flota? No nie. I myślę, że tak to będziemy mogli... Tak to będziemy mogli przeprowadzać, póki nie darzy się okazja do uruchomienia pierwszej produkcji. Cudu. Może jednak spróbuję kupić, żeby chociaż coś zbudować. Cena. Trzeba oznaczać, że cena spadła. Nie patrzę, jak była wcześniej. Ile tam brakuje? 50, tak? To ile to będzie wtedy? 20? 4? Tak, i teraz chodźmy właśnie do najlepszego pod tym względem systemu. Mamy Obelix, tak. Są jakieś tam dość dobre bonusiki, nie? I znowu muszę zbierać 80, albo lepiej kupić. To ładując kasę w... Był, nie jest to błędem w tej sytuacji. A jeszcze to nie mają specjalizacji ustawionych. Może specjalizację przed tym. Tak więc pierwszy Obelix z czasoprzestrzeni jest już zakolikowany. Jedna się trup potrwa jego budowa. No, to jest najlepszy system, to w tych innych będzie to jeszcze więcej. No, ale tak to wygląda w tym momencie. I zobaczymy, czy moi tak zwani sojusznicy się też przyłączą do tego. Może będzie jakaś informacja. Póki co, dziękuję za oglądanie tego odcinka i na razie, cześć.